Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Tematem dzisiejszej dobrej nowiny jest przykazanie miłości. Jedyne przykazanie, które zostawił nam Jezus Chrystus. Skoro Bóg ze swej istoty jest miłością, to właśnie miłość musiała stać się sercem orędzia ewangelicznego i naczelnym prawem Jego Królestwa. Do Jezusa nie może należeć ten, kto ma w swoim sercu nienawiść do drugiego człowieka. Prawdziwych uczniów Chrystusa poznaje się po miłości. Miłość jest więzią, która łączy Ojca z Synem i z Duchem Świętym. Miłość jest tą więzią, która łączy Boga z człowiekiem. To przecież z miłości do ludzi Bóg stał się człowiekiem, aby nam utorować drogę do wspólnoty z sobą samym. Tak, Bóg tak bardzo kocha człowieka, że pragnie dla niego szczęścia, które polega na komunii, zjednoczeniu człowieka z Bogiem. To jest prawdziwa miara miłości agape. Afirmacja, która przekracza jego najśmielsze oczekiwania i marzenia. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem, powtarzali ojcowie Kościoła. Sensem istnienia Kościoła jest trwanie w komunii z Bogiem i bliźnimi. Kiedy członkowie Kościoła przestają się wzajemnie miłować, wspólnota obumiera i rozpada się. Pragnieniem Chrystusa, fundatora Kościoła powszechnego, jest, aby on trwał w miłości i nieustannie się rozwijał. Zapytajmy się samych siebie, czy nieustannie walczę z nienawiścią lub niechęcią do bliźnich, a rozwijam w sobie miłość ku nim? Czy staram się kochać w sposób bezwarunkowy i bezinteresowny, tak jak ukochał mnie Bóg? Czy z serca przebaczam tym, którzy wobec mnie zawinili i nie żywię do nikogo urazu? Czy pragnę szczęścia innych ludzi bardziej niż własnego? Przyszłość Kościoła jest w naszych rękach.